z narkosa. Te budynki. Kierowcy się pojebało i wpuścił za dużo pasażerów, powinien mniej. Dał już nam bilet. I nie wolno stać, więc... bo jest niebezpiecznie stać. Więc mnie posadził na schodach. Siedzę sobie na schodach, bo na schodach jest siedzieć bezpiecznie, a stać jest niebezpiecznie. I wpuszczać za dużo pasażerów też jest bezpiecznie. Tylko nie można stać na schodach, a tam nie. Dlaczego kierowca mi kazał usiąść? Ograniczenie do 30, on cały czas zapierdala 80 po tych serpentynach. No już wiem, czego nie mogłem stać. I wam powiem, pierwszy hotel na świecie, który widzę, że ma dwa telewizory. A nie chcę mi się włączać. Ale wcześniej było fajnie, bo tu leciał Terminator, a tu leciał też jakiś dobry film. Będziemy turystami takimi, że weźmiemy hostel i wszystko, i będzie tanio, i nie będziemy wydawać pieniędzy, i co? I było duszno. Spierdoliliśmy po jednej nocy rano. I teraz jest zagadka dla wszystkich oglądaczy mojego profilu. Spierdalaj. Jakie to jest miasto? Mała podpowiedź, że jakby reklamowali jakiś bar w Radiu SK, to byłby Escobar. Czyś tak spojrzałaś? You suck! Siedzę za w Medellin. King jak zwykle śpi, jak to ona zmęczona podróżą. Sobotę wieczorem ja siedzę w centrum Medellin. Miasto Pabla, piję sobie whisky. Siedzę sobie oglądam. Medellin to dziwne miasto. Tylko im Pablo odpuścił i kurwa powariowali. Niedziela rano wstałem. Dziś 10 rano, kurwa. Wczoraj byliśmy zmęczeni. Wczoraj były te kurwa. Niedziela rano oni zamknęli, kurwa. Pas jezdni i biegają. Pół miasta, kurwa, jogginguje w niedzielę rano. Nie no, kurwa. Niedzielę rano. Zamiast się wczoraj ućpać. Kokainą handlować. Oni, kurwa, w niedzielę rano. Wszyscy jogging uprawiają. Jakieś soki sprzedają i tak dalej. Run, Polish! Yeah. Run! Bye-bye! Bye. Tutaj skrojone owoce. I na żywo wyciskają. Ty kupujesz za 4 zł, kurwa. Nie, to jest kilogram tych owoców skrojonych. Sobie takie śniadanko jesz. Tego to nie widziałem jeszcze. Sok z bambusa. Kupiłem sobie za 2 zł. Tego pana. Za 2 zł sok z bambusa. Się kurwa zastanawiam, jak to będzie smakowało. Dziwnie. Słodko-kwaśno tak, kurwa. I wam powiem, że kocham to miasto. Jest godzina 18, niedziela. Obok nas, zaraz przejdę wam, sfilmuję. Jest after party jeszcze od soboty. Jest 18, niedziela, ściemnia się. Chłopaki to wszyscy w okularach, wszyscy ućpani, w chuj, dyskoteka i after party leci. Przejdę za nagram. Ale dużo jest ludzi. Ale widziałeś dużo ludzi. Jeszcze teraz ile więcej. Jaka imprezownia. Zasłonięte szyby. Zamówiliśmy sobie takie Long Islandziki małe. Zaraz się... Dlatego nagrywam, bo zaraz nie będziemy w stanie mówić. Takie Long Islandy, kurwa. I wam powiem, tam jest najlepszy lokal na świecie według mnie. Dalej jest after party od wczoraj. Jest niedziela, już kurwa godzina 19. Tam jest jeszcze sobotnia after party. Wszyscy są tak napierdleni towarem, że po prostu ledwo stoją. Więc tańczą tam cały czas. Ja miał pozasłaniane okna, żeby było ciemno, rolety. Cudowne miejsce. Takie mocne Long Islandy. Nie, no jest alkohol z alkoholem, z alkoholem, z alkoholem i tego jest pół litra. Takie mocne Long Islandy jak w loży za czasów muchy. Ale po 13 zł są i naprawdę nie, jak to kurwa pijemy. Ja 1/3 jestem napierdolony.
Nie jest swoich. Chciałem ci powiedzieć wam. Najebałem się. O. Ale ja teraz jestem najebany. Ja już nie piątek. Jestem najebany. Zobaczcie, to jest cały, to jest niecały. O kurwa, wywróciłem cię z krzesła. I ja tyle, co jest niecały od cały, jestem napierdolony. Jestem skończeni. Musimy być pać dzisiaj. Chciałem wam powiedzieć, że to jest najlepsza rzecz, jaką jadłem w życiu. Proszę się przyjrzeć. To smakuje jak ser ze śmietaną, z serkiem, z czymś tam. Ukradłem to Kindze. To jest najlepsze na świecie, to co jadłem. Jest takie pyszne. Ja się nie zaloguję do banku, bo ja nie znam tego. Nie mów wszystkim pinu tylko na kamerze. Nie pinu, nie znam kodu do tego. Bo... Nie mów. Musimy jeszcze powiedzieć jedną historię. Poszukamy agencji, żeby kupić Pablo Escobar Tour. Takie obłożą po mieście śladami Pablo Escobara. I podobno gdzieś tu jest agencja, taka co sprzedaje. Zapytaliśmy kelnera, a on mówi, że tak. I to jest ciekawe. W tamtym budynku była agencja, ale wyjebała bomba i odbudowywał budynek i jeszcze tej agencji nie ma z powrotem. Welcome to Medellin. Ty wypiłaś? Ja się tak najebałem. Oczywiście wszedłem tu sikać. Jak to w Kolumbii. Zobaczcie, kurwa, chamy z Polski. Kolumbia jest nieogarnięta, trzeci świat. Proszę bardzo, kubeczek. To jest restauracja, więc jak kurwa zjesz w tej restauracji, już chuj z tym, czy ci śmierdzi z mordy, ale zdrowo jest sobie popłukać, kurwa, listerinem. Usta. Masz to, kurwa, w Polsce? Masz to w Polsce jeden z drugim? Proszę bardzo. Dobra, aczkolwiek nie jakaś wyjebana restauracja. Wielki listerin, kubeczki, pukasz sobie usta. Dziękuję, do widzenia. Walę tynki. Walę? Walę tynki. W nos. My dzisiaj mamy kokainę, więc walę tynki. Cześć, mamo. Chciałem ci powiedzieć, że właśnie bardzo dobre jedzenie jest z tego powodu, że jest sałata w Medellin w Kolumbii, tak jak ty robisz. Znaczy tu jest czymś innym, pewnie smakuje jak twoja sałata ze śmietaną. Jesteśmy w mieście o nazwie. Dla nas to filmiki. Oto zobaczyłem ciebie. Nie mogę jeść, nie mogę spać. A zaraz nie będę miał zęb? I'm king of the world! To poradzić mogę na to, że miło mi przyszła właśnie dziś, że w sercu by mi zbladło, a w moich myślach jesteś ty. Przez te oczy zielone oszalałem. Cały blask, a ja serce miłości stanione ci oddałem. Niech się kurwa uczą polskiego. Niech się w Kolumbii uczą polskiego. A tam ludzie mają łuba w tej okna. Polska! Tomek z Polski! Zerek Partyniuk, kurwa, mnie to słuchać. Dyskoteka w Medellin. Bardzo droga. Wszyscy uczpani. Chyba czwarty dzień czy w Medellin nie możemy wyjechać kurwa z jednej dzielnicy. Ciągle nie możemy wyjechać kurwa z jednej dzielnicy cały czas. To pokażę, to jest nowa wariacja na temat repasa. On już ma w sobie ser i go smażył, go rozpapczkał i takim czymś kurwa słodkim polałem, więc nie. Ja mam nadzieję, że kiedyś kurwa wyjedziemy poza kurwa tą dzielnicę może. Medellin z góry ładne, co? I mają fajny system komunikatny, czyli linii metra to jest tylko kilka, no i życie wzdłuż, bo to jest miasto całe w dolinie.
I mamy takie gondole, właśnie w tej chwili jeździmy, no jeździmy akurat linią turystyczną taką do takiego parku, ale normalnie dla ludzi są gondole. Ja go jedne z dni metra, na tym samym bilecie przesiadasz się na stacji w gondole, bo miasto jest położone, widzicie jak. To jest ograniczone górami z dwóch stron, to jest taka dolinie Kiszka, Medellin całe. Ogromne, potężne miasto. Tam gdzie nasza dzielnica, o wieżowce i tak dalej, to centrum, a tutaj... Ja zobacz, to centrum też ma dużo wieżowców. A tutaj fawele. I teraz w takim mieście się wcale nie dziwię, że go pół świata szukało Pabla, a nie mogli go kurde znaleźć, bo tu są takie fawele, jeden dom na drugim, na trzecim, na czwartym, na piątym. Tu mamy gąszcz, dżungla. Tu mamy... Tu mieliśmy dom. Mieliśmy dom, na którym go zastrzelili na dachu. Oczywiście rząd Kolumbii to zburzył. Kurwa, w chuj ciężko to znaleźć, bo nie ma numeru, skoro nie ma domu. Ale tu mądrzy Kolumbijczycy dali, rest in peace Pablo i... To se kicał po tych dachach właśnie. Dziękuję za uwagę. Cześć mamo. Favele. Medellin. Już taka dzielnica. Bardzo słaba. Jeden dom na drugim, kurwa bilota. O favele jak wyjo. Normalne kurwa favele. Najgorsza dzielnica Medellin, komuna 13. Najwięcej morderstw w tej dzielnicy. Przedzielnia. To jedno pytanie, z kogo dzisiaj zamordowałeś? Zamiast cześć, co u ciebie? Lee, the Spider-Man. Jesteśmy w sklepie w Kolumbii. Tak, nie pomyliłeś, jeszcze raz powtarzam, w sklepie. Sklep, minimarket, który ma kilka stolików, w to już ciszę. Siema. Na którymś to już ciszę. Alkohol, no, jak to w normalnym sklepie, opony, telewizory. I największa rzecz jest na ladzie, zobacz. Kupujesz sobie banie tam 40, czego chcesz, bo są wódki, tak, no do góry nogami, z kranikami. Stoisz w kolejce, bierzesz jajka, dwa, chleb i cztery razy banie. I co idziesz dalej? Kurwa, mam takiego kaca, że chuj. Idź. Idź mi w chuj. Kurwa, coś miałem powiedzieć. Aha, whisky z kolą. 6 zł. No to siedzę i piję czwartą. Taka jedna, no, dobra dzielnica, droga. 6 zeta łyżki z kolą. Nasi koledzy z hotelu, też niby nie z pierwszego, ale mówili, że tutaj to absolutnie. Nawet oni by nie przyszli po zmroku. Więc idziemy. Ładnie tu jest, nie? Ta ulica taka, kurde. Ładnie. A i a propos, pozdrawiamy Olka. Też nie wyciągam tu telefonu ani kamery. W ogóle w całej Kolumbii praktycznie nie wyciągnąłem. Filmuję z kieszeni. Mam w kieszeni telefon i taką rurką wystawiam kamerę. Oczywiście strach. Tutaj się, no, w centrum generalnie Medellin jest w miarę bezpieczne, ale tylko poblado, nie? Tu w centrum się nie nocuje, nie chodzi. Tylko wyłącznie idzie. Idziemy się przejść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Byliśmy teraz sobie metrem. Jesteśmy przy tym, co wszędzie to wymieniałem, że to trzeba zobaczyć. Aczkolwiek miejscowi, że po pierwsze nie ma po co iść, a po drugie nie ma po co, a po trzecie sami by tu nie przyszli po zmroku. Właśnie dlatego, że tu
oni by nie przyszli po zmroku, to tu nikt nam nic nie ukradnie, bo nie ma tu złodziei, bo nic nie przychodzi. Ładne to jest, mi się to podoba. Tu jest jakiś urząd, on mówił, nie? To jest jakiś urząd, tu ichni, tylko tu sprawy w dzień załatwiają, tak w nocy tu. Ten budynek ładnie. Koło galerii Kazimierz. Pizza. Budynek pizza. Także metro w Medellin dojeżdża nawet do galerii Kazimierz, jak widzimy. Pamiętaj, żebyśmy nie wyciągnęli telefonu tu. Pamiętać, żeby telefon nie wyciągnąć. Bo kradnę. No jest w całej Kolumbii, no ale już Medellin i Stare Miasto w nocy. To... Ja bym nie wyciągnął. Nie wiem, co to za owoc, pan mi psika. Posypał mi pan solą i limonką. Polonia. Okej. Panie ożytku. A? Gracias. Pan mi limonką i solą, nie wiem dlaczego. Gracias. Con gusto, amigo. Taki sprzedawca ulicy. I pączył się i... Patrzcie, kinia je jakieś coś. A tam pani normalnie wynosi sobie z domu garki. Znaczy w domu to wszystko ugotowałam. Co ma tam? Rosół, bo takie coś, to jest jakaś fasolka. Rosół, różne mięsa, ryż. Coś tam miała. I gulasz. Ludzie sobie tu... A tu bardzo sprzedaje papierosy, ale... Stół normalny z domu, przed domem wystawiony, krzesełka. Talerze to widzicie jakie. I pani nagotowała, wynosi i sprzedaje. Kupiliśmy cały talerz, taki jak grochówka, nie? Jak fasolówka. Kosztuje to, proszę powiedzieć. Złoty 30. Cały ten. Zaraz spróbujemy rosołku. A jesteśmy w bardzo niebezpiecznej dzielnicy i nie wolno tu wyciągać telefonu.